Teraz Julka trochę o brzydule chcę zapytać, bo w zeszłym, teraz jest taki okres, gdzie jest konferencja za konferencją każdego projektu TVN-u i w zeszłym tygodniu byliśmy wszyscy na konferencji programu Przez Atlantyk, gdzie była Maja Hirsch i ona, nie mi co prawda, ale mojemu koledze Michałowi Spudelka, pozdrawiamy Cię Michał, powiedziała o brzyduli, że postanowiła odejść z tego projektu przez to, że on nie spełniał artystycznie jej ambicji po prostu i zastanawiam się, czy było Ci przykro, kiedy usłyszałaś te słowa? Ja zobaczyłam sobie ten materiał i uważam, że ten nagłówek był trochę wycięty z kontekstu i bardzo serdecznie pozdrawiam Maję i mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. Jeżeli nie na planie, to jakoś prywatnie. Pozdrawiam. Ale jest szansa jeszcze na otwarte drzwi dla Pauliny w scenariuszu Brzyduli? To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do produkcji. A ty nie jesteś scenarzystką też tego serialu? Ale produkcja to nie są scenarzyści. Czyli nie mówimy nie, wszystko jest możliwe ewentualnie. Ja bym była zachwycona, gdyby Maja wróciła. Uważam, że jej postać jest wręcz kluczowa i grana genialnie. I że to jest smutne, że jej nie ma. Ale to jest jakby poza moimi decyzjami. Ja jestem aktorką, bywam scenarzystką. Więc szczerze mówiąc zaczęłam się zastanawiać, dlaczego wszyscy zadają mi to pytanie. Nie wiem, myślę, że fajnie byłoby pogadać z Mają albo właśnie wystosować jakiegoś maila do produkcji, nie wiem.